to chyba jedno z największych zaskoczeń na regionalsach w Dortmundzie, czyli no Goldengo i X, który od jakiegoś czasu miał duży potencjał, ale jakoś nie potrafił wybić i dopiero teraz się wybił. Mamy oczywiście Gimigule, tutaj mamy jednego z Call for Family, żeby wezwać kolejne Gimigule. No i te Gimigule zaczęłyby wywołać w Goldengo, który ma abilitkę Coin Bonus, który jest takim abilitką drawującą. No jeżeli jest na aktywie ten Goldengo, to ciągnie dwie. Do pomocy, jakby nie było dostatecznie dużo energii, jest Palkia Vistar. No Greninja też do drawowania ewentualnego ataku. Manaphy do obrony tych maluszków. Spirit Tom do blokowania Pokemonów z fałkami, z abilitkami. No, te fałki, na przykład Lumineon czy Genesect. Worker do zbijania stadionów, na przykład takich jak Puff to the Piff, Avery do redukcji ławki przeciwnika i Ridy 2 do wyszukania właśnie tych palk, albo palki, albo Greninja, no, czy innego itemu, takiego jak Earthen Vessel, Ultra Ball, Ritalval, Roxanne do pokrzyżowania planów, 4 Vipassy do rozłożenia, no i wiadomo, też trzeba pamiętać, że Make It Rain, czyli główny atak tego Pokemona, no wymaga oczywiście posiadania tych właśnie energii na ręce, więc też są do tego super retrywale, no i zwykły retrywal na wszelki wypadek, żebyśmy mogli mieć przynajmniej 4 w zapasie. Crosswitchery do zmieniania z jednego golnego na drugiej, co tam chcemy. Nestbole do wystawiania poka. No, Ultrabole do wyszukiwania, na przykład jakiejś ewolucji, Versal właśnie do tych energii, Canceling Column do wyłączenia na przykład Manaphy, żeby to zbić i na przykład zrobić Greninja, chociażby Rod do wtasowywania, Heavy Ball do wyszukiwania basiców, które uciekły, no i 4 Pokestopy do wyszukiwania itemów. No i 6 energii, żeby zaatakować Palkią lub Greninja, no i 4 dla Goldengo. Żeby można było naładować Make It Rain, no bo kosztuje to jedynie jedną energię stalową. No i tak się prezentuje profil tego deku, a teraz przejdziemy do gier. No dobra, na kogo tym razem gramy? I czy razem będzie to ten łatwiejszy mecz, czy może jednak, no, trudniejszy? Dobra, Tailsa. A to pójdziemy piersi. Aha. No nieźle. Manaphy. O. Ciekawe, Natsu. Natu. No dobra, ale i tak zaczniemy od wyłożenia się jak ta taczka. Trzymy drugiego Gimigula i tam. Nie wiemy, czy tam jest. No i tutaj Colseed Card. I no na wszelki. Ten Goldengo i to tyle jak na razie. Nie wiem, na co to gram tak słowo tą drogą, bo no tu mamy tego Natu. No i co to jest, powiedzmy. Znaczy, domyślam się, że będzie ten Xantier, który drołuje. Aha, Mimikyu. To, aha. Może być dupa. Aha, Tulip. Domyślam się, że to będzie Expadrat, bo chyba będziemy musieli coś czuję naładować Greninja. Dobra, jest ku temu naprawdę duży pretekst, bo wyrzucimy Vipassa.
Więc co my tu potrzebujemy? Avery. Dobra. Mamy pierwszego Goldengo. Tutaj ten. Czyli mogę użyć... Cancel Cologne? Czy nie potrzebuję Ultra Bola? Nie. Ale zrobimy tak. Wystawię Greninja i sobie użyjemy tego Star Portal, tak? To będzie. I wszystkie czepniemy do Greninja. No i obie zbijemy, no. I to błyskawicznie kończąc grę na dodatek, więc nie wiedzieliśmy, na co graliśmy, ale... Elo, do widzenia poszło. Więc chyba będą dzisiaj trzy gry, bo pierwsza była bardzo błyskawiczna, muszę przyznać. It's... No nie wiadomo co... A, to była Espadra, dobra. Ale widzę, że Espadra się nie rozkręciła i to jest ta baby Espadra, która blokuje przeciwnika po ewoluowaniu. Tak, to jest ta. A jak widać, rączka nie dopisała. No dobra, no to co teraz mamy tutaj? No to na co gramy? No dobra, mamy Mulligana. Ach, przynajmniej jeden gimmick. A, to jest jeszcze ten Skull for Family. Oho! Czy to będzie Lost Box z Charizardem? Zapowiada się dość intrygująco, muszę przyznać. Czy coś mówi więcej? Nie. Jak nie padnie, to będzie super. Czy to jest Lost Box z Charizardem EX, tak? Czy ten wariant wrócił? Kuba, jak widać, tak. No, jak widać, wrócił tu wariant czarek. Znaczy, nawet jeżeli ten Goldengo zginie, no to mam możliwość wyewoluowania. Ale nawet jak ten Gimigol zginie, to wyewoluję z tamtego Goldengo. Co on mi zdąży zbić? O, ha! A więc tak. Czy ja mam możliwość zaatakowania? Aha, odkurzacz poszedł. A, losboxowy Charizard nie jest chyba zbyt... A więc tak, czyli jednak zbiję tego z energią. Smutny koniec. Tak, zbiję mi tego już. Jeszcze jedne konfi.
No tylko tutaj z czarkiem to trochę się nie sprawdziło, bo zdarza się sytuacja, że ty musisz wybrać między ewolucją a Rare Candy. To już wpadłeś w bagno no potem. No dobra, robimy redukcję ławeczki. No i tak, możemy sobie koń bonus zrobić. Retel Weser. No, Roxanne mi nie będzie jak na razie potrzebna. Aha, żeby zbić kaczkę potrzebuję... Jeszcze jednej energii, to jest faux pas. Bo dwie tu nie wystarczą, no nie oszukujmy się. Tutaj jedna wystarczy, jeżeli... Energia sinista? Tylko nie może już gościu wywołać czarka. Czyli tak muszę zrobić drawra, żeby mieć jakąś... Cokolwiek. Tutaj chyba nie mamy Rush Gate'a raczej w wariancie EX-owym X Charizard z tego to No bo jeszcze nie ma manaf. Gary Ninja i sobie uznał, a nie potrzebuję manafi. To jest dobry moment potem. Konfi zeswitchował. Nie widzi. No, nowością tutaj, jak możecie zauważyć, jest ten. A, jeszcze jedna kaczka. Cudownie. Gra mi tu na zwłokę. Mam wrażenie. A chyba będzie mi potrzebny kolejny gimigul. Przeważnie gra się jedną, bo... Czy na pewno zrobię workera? No i mamy... Pokestopa, no i robimy... Siup, 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 op, Spirit Top KO. Coin bonus. Mamy, ale nie mamy drugiego gimmicku. Ale za to mamy dwa vipasy do pozbycia się. No dobra. Yes. No. Na trzy wystarczą do rozwalenia Cramoranta. Chyba będę potrzebował palki. No, palkę i jeszcze jeden gimigul mi się by przydał, bo no, sytuacja jest bardzo patowa. On chyba czeka, aż będzie mógł atakować. Ale ten chyba z drugiej strony ma problem z wydobyciem czarka. Spod talii, więc...
Kajazda będzie. Och, Koroles. Nie może ma tego czark. Ja nie mam bossów, żeby zbić od razu. Charmandera, no. No, mamy Rush Gate, widzę. Henes, bądź już awaryjnie. Trzeciej kaczki nie, nie może mieć trzeciego Cremoranta raczej, no i kolejny. To jest kiedy, o jakby... Żeby się Greninja przydał, tak sobie, no wiem. Czy ma Rare Candy? I tego wylewać. W Charizarda. Ma 10 kart, a ja ile? Jest 7, no. No ma! Oczywiście, kurwa, że ma. Już po mnie. Już po mnie. Już po mnie. Ja was asambleja teraz przygotuję. No niedobrze. No bo hit coś się ukrywał? No ja nic się nie ukrywał. Gimigul czy Palkia? To jest pytanie. Zakręćmy Pokestopem. Chyba nie dam rady. No, chyba wszyscy wiem, jak jeden... O Jezu, żeby nie miał bossa! Może Goldengo fajnie byłoby znaleźć? Fajnie by było znaleźć Goldengo! No nie, ale ja... Szkoda, że nie ma tego Jirachiego. Ej, kurwa, po Ginigulu. Stary. Jeszcze jeden Charizard, dwa pierniczy. O! Chyba nie by zabrakło jednej energii. Kurde, on już ma tak mało? Ile już spaliłem jednego z Pokestopa na Pokestopie, więc jest słabo. On nie ma psychicznej, mam nadzieję. Czy będzie ją wydobywał? No to jest chyba mniej energii w tym buildzie z tego powodu, że tu musi być przynajmniej jedna... Z dwie psychiczne.
No wie pas, to już tak oczywisty wybór do... Ze siebie coś nie pyka. Czy mamy jeszcze dwa bole? Czyli wiem chyba, że jeden jakiś ból się schował. No i dobra, burza mózgów. No mam cztery karty. Co muszę robić? Szukam. Aha, czyli potem je zbiję Greninjom się. A, wystawię tego Gimigula. Sytuacja jest tragiczna. Chodź mi kolego. O jest! O jest! Ultra Ball. Zdiskarduję to. Let's do! Coin bonus! Dawać mi. Z pewnością potrzebuję więcej tych energii. Ile ja potrzebuję? Co ja mogę chyba tak? No, jest ryzyko. To... Za tyle, ile dam radę. Zrobimy. No jeżeli zbijemy, bo ja nie mam drugiego Goldengo i to nie ma trochę sensu. Zresztą on ma i tak już trzy. On nie wali. A, zobaczę, już tam jest dwa retrywale. To czyli są jeszcze dwa. Trzymamy jeszcze tak ze 100 zbić. Dobra, jeszcze żyję. Pokestop? Ach, Goldengo poleciał. Mogę jeszcze zrobić koń bonus. Dawaj, dawaj. Teraz. Ale i tak potrzebujemy... stówki. No ale chyba nie ma drugiej energii. I co teraz? Jeden Charizard jest nie naładowany. A, się już widzę, trzej na te dwa. Aha, biczko, dobra. Tylko zbije mi Manafi. Ale nie, bo mi zbije na Goldengo. Jednak zbije mi Goldengo, więc nie docenię obszcznika. Czy jakimś cudem zdobył już tą energię psychiczną? Tym razem się niestety nie udało wygrać. Tym razem mieliśmy godniejszego przeciwnika. No dobra, co będzie tym razem? Orzełek. A wyjść pierwszy, no. Znaczy, jeśli chodzi o Goldengo, jest jeszcze wersja ze Scizorem. To bardzo istotna rzecz. No ta chyba nie podbiła serca, no i te palki chyba widać z
sprawdza się nieco lepiej. A, tu ma znowu Mulligan. Aha, już po koszulkach widzę, że będzie to miło. Dobra, wstawiamy palki, Iron Hands, dobra, czyli nie jest to miło. Ale no, nic więcej nie zrobię. Myślę, że będzie miło, a tutaj Iron Hands. To jest dosłownie, no chyba będzie to Miraidon. Coś innego. Ha, V-Pass. Co z tego V-Passa wyjdzie? Chen Paulo, widzę. Dobra, jest to Chen Paulo. No, tak patrząc po Free Pax. Znaczy miło, no koszulki są zdrajeckie, więc tutaj mamy tam. Chen Paulo. Ciekawe. Dwa Free Paxy. Gdzie Chen Paulo? Wyparował? O, no tutaj mamy Pokestopę, więc tutaj Pokestop już sam w sobie nie jest mi tu potrzebny sam. O, trzeci V-Pass, szacun. Szanuję, trzeci V-Pass, lol. No już się udało. A, ja oddaję turę. Nie użył tego V-Passa? Takie... What? O, jest palkia i pewnie będziemy potrzebowali czego? Ender... Entenversal, tak? Ale też zakręcimy Pokestopem, no bo wiadomo, to jest też część naszej taktyki. Jaki Migul odpadł. No. Ale wracając już... O, jest i Chen Paulo, dobra, jest Chen Paulo, czyli możemy jeszcze użyć workera, no jakbyśmy nam trafili. No, czyli tak, użyjemy znowu tego. Aha. Baxcalibur poszedł. Gryźć w piach. Aha, ma Rare Candy. No ale miał jeszcze jednego. No jest to bo mamy Galenga. Najpierw użyjemy Pokestopa. Aha, Nest Ball.
No i dopiero Workera. I siup. Coin bonus. Granicy możemy użyć. Kill seed karta. O, trafi w ziemi i se na tego Chen Paolo i się pozamieniamy. Tylko potrzebujemy więcej. On ma weakness, więc... tak, zbijamy te dwa vipasy, które i tak... Na moją matematykę wystarczą 3 energie. Czyli 100, 200, 300. Bo on ma weaknessa, więc no akurat matchup Goldenego na Chen Paolo jest o tyle dobry, że no właśnie nie, to, że Chen Paolo ma weaknessa właśnie na stali, to jest dość istotna przewaga. No niestety... O, wrócił Pokestop. Że też to jest jakaś taktyka, że jakby mi się trafił Pokestop, to mogę... O, z powrotem Pokestop, okej. Siusiup. Takie zrobić. No niestety się nie udał. No on się nie zawsze udaje. A oponent się poddał, no. No i to na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.